Niezwykłe wizje świętego Stanisława ze Szczepanowa dotyczące Polski i narodu polskiego. Święty Stanisław ze Szczepanowa to jedna z najważniejszych postaci w historii Polski. Święty Stanisław urodził się w Szczepanowie około 1030 roku i pochodził ze szlacheckiej rodziny. Jego rodzice wykształcili go w duchu chrześcijańskim i skierowali go do nauki w szkole katedralnej w Krakowie. Po ukończeniu studiów teologicznych Stanisław został kanonikiem krakowskim i przez pewien czas pełnił funkcję proboszcza w Skałce. W 1072 roku został wybrany na biskupa krakowskiego i przez następne 18 lat rządził diecezją, wypełniając swoją misję duszpasterską i społeczną. Święty Stanisław ze Szczepanowa wyróżniał się nie tylko swoją wiedzą teologiczną, ale także niezwykłym talentem kierowniczym i organizacyjnym. W ciągu swojego pontyfikatu dokonał wiele ważnych inicjatyw, mających na celu poprawę życia religijnego i społecznego w diecezji krakowskiej. W szczególności przyczynił się do rozwoju kultu Matki Bożej, na czele z budową katedry wawelskiej oraz sanktuariów maryjnych w Skawinie i Trzebini. Był także zdecydowanym przeciwnikiem niesprawiedliwości społecznej i walki o prawa ludzi biednych. Nie bał się konfrontacji z władzami świeckimi, a nawet krytykował bezpośrednio władców, kiedy ich działania były sprzeczne z nauką Kościoła. Najważniejszą rolą świętego Stanisława ze Szczepanowa było jednak głoszenie Ewangelii i kierowanie duszpasterstwem w diecezji krakowskiej. Jego kazania charakteryzowały się prostotą i głębią przekazu, a ich treść odnosiła się do konkretnych problemów życia codziennego. Według przekazów, w czasie swojego kaznodziejstwa często zwracał uwagę na moralne upadki władców i innych wyższych urzędników. Święty Stanisław ze Szczepanowa zmarł tragicznie w 1079 roku, zabity przez króla Bolesława Śmiałego za swoje nieustępliwe postawy. Jego kult natychmiast rozpoczął się w Polsce i szybko rozprzestrzenił się na inne kraje Europy. W 1253 roku został kanonizowany przez papieża Innocentego IV, a jego relikwie spoczęły w katedrze na Wawelu. Do dziś jest ważną postacią w polskiej kulturze i tradycji, uznawany za patrona Polski i Krakowa. Święty Stanisław ze Szczepanowa był nie tylko wielkim duchownym, ale także człowiekiem praktycznym i społecznym. Jego życie i działalność pozostawiają ważne nauczanie dla współczesnych, zwłaszcza w kontekście konieczności walki o sprawiedliwość społeczną i ochrony wartości chrześcijańskich w obliczu współczesnych wyzwań. Święty Stanisław ze Szczepanowa jest ważnym symbolem polskiej tożsamości, a jego postać i nauczanie są wciąż aktualne i potrzebne we współczesnym świecie. Jego wizja Polski jako kraju, gdzie władza służy dobru ludzi i gdzie wartości chrześcijańskie są szanowane i pielęgnowane, jest nadal ważnym wyzwaniem dla nas wszystkich. Jednym z najbardziej znanych aspektów życia i pracy świętego Stanisława jest jego wizja Polski, która ma szczególne znaczenie dla narodu polskiego. Wizja świętego Stanisława ze Szczepanowa o Polsce jest pełna nadziei i wiary w Boga, mimo cierpienia i prześladowań, jakie spotkały Polskę w ciągu jej historii. Według świętego Stanisława, Polska jest krajem, który zawsze będzie wierny Bogu i będzie gotowy oddać życie za swoją wiarę. Święty Stanisław opisał Polskę jako kraj, który będzie długo cierpieć, ale w końcu zmartwychwstanie, tak jak Chrystus zmartwychwstał. Jak powiedział, Polska, kraj ten, choć znieważony i przeszyty męczarniami, zawsze będzie krajem ludzi wierzących w Boga i będących gotowymi oddać życie za swoją wiarę. Wizja ta jest bardzo ważna dla Polaków, ponieważ pokazuje, że mimo trudności i prześladowań, naród polski nigdy nie zdradzi swojej wiary i zawsze będzie walczyć o swoje wartości. Właśnie dlatego święty Stanisław uważany jest za jednego z największych patronów Polski, który zawsze bronił swojego narodu i wiary. Wizja ta ma także przesłanie dla współczesnych Polaków. Pokazuje, że mimo trudności i cierpienia, Polska nigdy nie powinna zdradzić swoich wartości i zawsze powinna bronić swojej wiary. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszych czasach, gdy wiele krajów i społeczności traci swoją tożsamość i wartości. Jednym z najważniejszych elementów wizji świętego Stanisława była rola Polski jako światła,
które będzie rozświetlać Europę. Polska, kraj ten, będzie mieć swoje światło, które będzie rozświetlać całą Europę, mówił biskup. Według niego Polska będzie miała zadanie pełnić rolę lidera w Europie i przyczynić się do jej rozwoju. Według świętego Polska będzie odgrywać bardzo ważną rolę w dziejach Kościoła i Europy. Jak powiedział, Polska, kraj ten, zostanie odbudowany przez Boga i otrzyma nowe życie. Święty Stanisław widział, że Polska ma za zadanie szerzyć światło i nadzieję wśród innych narodów i przyczyniać się do budowania pokoju i dobra na świecie. Wizja ta ukazuje, że Polska będzie miała bardzo ważne miejsce w historii Europy i Kościoła, co jest bardzo ważne dla narodu polskiego. Pokazuje ona także, że mimo trudnych czasów, Polska zawsze będzie miała nadzieję i będzie walczyć o swoje wartości. Jednym z najbardziej spektakularnych elementów wizji świętego Stanisława było jego przekonanie, że Polska będzie tak ważna dla Kościoła, że jej biskupi będą rządzić całym Kościołem. Polska, kraj ten, będzie tak ważny dla Kościoła, że jego biskupi będą rządzić całym Kościołem, mówił biskup. Ta wizja jest bardzo ważna dla Kościoła i dla Polski. Pokazuje ona, że Polska będzie miała bardzo ważne miejsce w dziejach Kościoła i że jej biskupi będą mieli duże znaczenie dla Kościoła na całym świecie. Właśnie dlatego Kościół katolicki w Polsce odgrywa tak ważną rolę, a polscy biskupi są cenieni i szanowani na całym świecie. Zdaniem świętego Stanisława, Polska jest jak jaskółka nad wodą kwitnącą, leczącą ranę, wybawi światłością i nadzieją ludów, podnosząc się wraz z powrotem Chrystusa. Według niego Polska nigdy nie zginie, dopóki będzie wierna Bogu, mimo że pokrzywdzona i zniszczona, jej życie będzie dłuższe, niż myślimy, a jej cześć i potęga wieczna. Polska, choć pokrzywdzona i zniszczona, nigdy nie zginie, dopóki będzie wierna Bogu. Polska, jak ożywiająca zmartwychwstałych, tak zmartwychwstanie i ona sama zmartwychwstanie, i jej dzieci wraz z nią, a wielkość jej jasna i nieskończona, a błogosławieństwo jej błogosławione. Polska, choć ranę ma wielką, lecz będzie znów zdrowa i jej życie dłuższe, niż myślicie, a jej cześć i potęga wieczna. Święty Stanisław był świadkiem wielu zdarzeń, które w sposób tragiczny wpłynęły na historię Polski, ale jednocześnie wierzył w moc i siłę narodu polskiego. Dlatego też jego przepowiednie dotyczące zmartwychwstania Polski i jej ludzi są wyrazem jego silnej wiary w Boga i jego miłosierdzie. Inną wizją, którą przepowiedział święty Stanisław ze Szczepanowa, jest wizja o przyszłej roli Polski w Europie. Polska ma być jak naród wybrany, będzie przodkiem i przewodnikiem dla innych narodów. Ta wizja była interpretowana przez niektórych jako przepowiednia o potędze Polski w Europie i jej roli jako narodu wybranego, który będzie wprowadzał innych narody na drogę zbawienia. Jednakże niektórzy interpretują tę wizję jako wyraz wiary w potencjał Polski do przekazywania światu wartości chrześcijańskich i zwracania uwagi na potrzeby ludzkie, a także jako wezwanie do przestrzegania etyki chrześcijańskiej w polityce i życiu publicznym. Nie zabrakło także przepowiedni dotyczących przyszłych rządów Polski. Święty Stanisław przewidywał, że władza będzie sprawowana przez osoby zjednoczone w duchu miłości do Boga i wiernych katolików. Królowie mądrzy, którzy Boga w sercu swoim nosić będą, władzę sprawować będą nad Polską, głosił wizję. Święty Stanisław widział także, jak Polska będzie zjednoczona i silna dzięki swoim ludziom i wierze. Polska, jak skrzydło orła, wzniesie się ponad narody i ludy, a jednocząc w sobie różnorodne narody, ukoi swe rany i pokrzepi swą siłę. Będzie ona zawsze wierna Bogu i zawsze szczęśliwa, mówił w swojej przepowiedni. Polska, jak stwierdził święty Stanisław, będzie zdrowa i silna, a jej życie będzie dłuższe, niż się nam wydaje. Polska będzie krajem, w którym kultura, sztuka i nauka będą się rozwijać, a jej ludzie będą cieszyć się dostatkiem i pomyślnością. Wszystko to dzięki siłom i talentom narodu polskiego oraz dzięki temu, że będzie on wierny Bogu i jego przykazaniom. Dalej, jak mówił święty Stanisław, Polska będzie krajem, który będzie cieszył się szacunkiem i uznaniem innych narodów, ale także i samego Boga.
Polska, mimo swoich trudnych przejść i historii, nigdy nie zostanie zapomniana, a jej historia będzie przypomniana w niebie jako radość i chwała Chrystusa. Polska, kraj ten, będzie nie tylko między narodami i wśród ludów cześć zdobywał, ale również w niebiosach jako radość i chwała Chrystusa, zawsze żyjąca, zawsze szczęśliwa, mówił święty Stanisław. W innej wizji święty Stanisław przewidział, że Polska będzie miała wielu wybitnych władców i bohaterów narodowych, którzy będą walczyć o jej niepodległość i wolność. Ujrzałem wielu królów i książąt, którzy staną na czele naszego narodu i poprowadzą nas do zwycięstwa w trudnych czasach. Ich imiona będą czczone przez wieki, a ich bohaterstwo będzie źródłem dumy dla Polaków. Święty Stanisław przewidział także trudne czasy dla Polski, takie jak okresy wojen i niewoli, ale zawsze wskazywał na nadzieję i wiarę w lepszą przyszłość. Będą chwile ciemne i bolesne, ale Polska nigdy nie przestanie walczyć o swoją wolność i niepodległość. Nasza siła tkwi w naszej wierze w Boga i miłości do ojczyzny, mówił święty Stanisław. Wizja świętego Stanisława o Polsce jest pełna nadziei i optymizmu, ale także przypomina o ważności wierności Bogu i przestrzeganiu wartości chrześcijańskich. Święty Stanisław ze Szczepanowa w swojej wizji przedstawiał Polskę jako kraj, który przetrwa wszystkie próby i cierpienia dzięki swej wierze i oddaniu Bogu. Choć jest rana, to będzie ona gojąca się i Polska będzie zawsze krajem, który dąży do świętości. W ten sposób Polska stanie się dla świata światłem i nadzieją, a jej zmartwychwstanie będzie promieniować po całym świecie. Jego przepowiednie, choć napisane wiele wieków temu, wciąż pozostają aktualne i są często cytowane jako źródło inspiracji do walki o wolność i godność narodu polskiego. Podsumowując, wizja świętego Stanisława ze Szczepanowa dotycząca Polski jest wyrazem jego silnej wiary w Boga i jego miłosierdzie. Święty Stanisław wierzył, że Polska będzie krajem, który będzie cieszył się szacunkiem i uznaniem innych narodów, ale także i samego Boga. Polska, mimo swoich trudnych przejść i historii, nigdy nie zostanie zapomniana, a jej historia będzie przypomniana w niebie jako radość i chwała Chrystusa. Polska, jak mówił święty Stanisław, będzie zdrowa i silna, a jej życie będzie dłuższe, niż się nam wydaje.